9 lutego. Nie ma faworyzowania nacji. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem i Greka, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. 2 rozdział 9:11. Nie ma stronniczości, nie ma faworyzowania. Ta wypowiedź na pewno sprawiła kłopoty żydowskim czytelnikom. Czy Bóg nie wybrał Abrahama, Izaaka i Jakuba? Czy nie wybrał Izraela jako narodu przymierza, swego reprezentanta na ziemi? Oczywiście, Bóg ich wybrał, ale jego decyzja nie była bezwarunkowa. Bóg chciał dać błogosławieństwo Izraelowi, gdy ten będzie czynił jego wolę. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nakazuję, to Pan Bóg Twój wywyższy cię ponad wszystkie narody i spłyną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa. Lecz jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nakazuję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. 5 Mojżeszowa, 28 rozdział. Na nieszczęście Izrael nigdy nie podkreślał warunkowości Bożych błogosławieństw. Doszedł do przekonania, że pozostanie wybranym narodem, bez względu na to, jak będzie żył. Jan Chrzciciel zakwestionował ten sposób myślenia, gdy powiedział żydowskim przywódcom: Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Także Jezus płakał, gdy widział obojętność przywódców żydowskich wobec jego misji. A przy końcu swojej działalności podał przypowieść o złym wieśniaku z dramatycznym zakończeniem. Królestwo Boże zostanie wam, Izraelowi, zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Żydzi zrozumieli, że mówi o nich, a jednak nie uwierzyli mu. Nadal uważali, że jako naród nie podlegają sądowi. Tego rodzaju myśl Pawła porusza w 2 rozdziale listu do Rzymian. Według niego Bóg nie ma faworytów. Bóg zawsze oferuje ludziom królestwo na swoich warunkach. Mamy tu również naukę dla współczesnego Kościoła. Bóg pragnie zlać błogosławieństwo na swój lud. Jednak dokona tego jedynie wówczas, gdy ten będzie czynił jego wolę. Podobnie jak w przypadku starożytnego Izraela, Bóg i dziś nie ma narodowego faworyta. Jego przymierze zawsze zawiera słowo „jeżeli wówczas”. W końcu Bóg będzie sądził swój Kościół według tego, czy postępował zgodnie z jego wolą.